26 i 27 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 5 w Dzierżoniowie już po raz kolejny odbył się konkurs wiedzy o Dzierżoniowie. W szranki stanęły drużyny ze wszystkich szkół podstawowych z całego miasta. Konkurs został podzielony na dwie grupy, klasy 1-3 oraz 4-7. Pracujemy zespołowo. Pytania przygotowały nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej. Przeznaczone są dla uczniów, nie za trudne. Myślę, że zawsze sobie dzieci świetnie radzą. No to jakiś przykład proszę podać. Jakie są pytania? Na przykład na podstawie albumów o Dzierżoniowie dzieci rozpoznają i nazywają zabytki miasta. W jakim wieku Dzierżoniów uzyskał prawa miejskie, w jakim kształcie był kiedyś średniowieczny Dzierżoniów. Historia, ale i współczesność też. Żeby wziąć udział w takim konkursie, to też trzeba się do niego przygotować. Czy nauczyciele w innych szkołach prowadzą takie zajęcia edukacyjne? Z tego co wiem, to bywają takie szkoły, które się dosyć długo przygotowują do tego konkursu. My zresztą też w naszej szkole jest pani, właściwie dwie panie, które podjęły się też przygotowania naszej drużyny, bo jest to zadanie drużynowe. Są trzyosobowe drużyny. Dzieci, które trafiły do tych drużyn, też trafiły na zasadzie eliminacji, czyli najlepszy drugoklasista, pierwszoklasista, trzecioklasista, na przykład na zasadzie testów, czy jakichś tam sprawdzianów wiedzy. Nagrody fundowane są przez Urząd Miasta, bo cały konkurs odbywa się pod patronatem Urzędu Miasta, Burmistrza Miasta Dzierżoniowa. Mamy puchary, mamy słodycze dla drużyn, dyplomy i gadżety, które też uzyskaliśmy od miasta. Edukacja regionalna jest bardzo ważna, bo istotne jest skąd pochodzimy, gdzie się urodziliśmy i no, bardzo ważne jest, żeby dzieci od najmłodszych lat wiedziały przynajmniej podstawowe informacje na temat miejsca urodzenia i żeby budować tą tożsamość lokalną i ten lokalny patriotyzm. Dlatego miasto Dzierżoniów bardzo wspiera wszystkie konkursy, które są organizowane i nie tylko konkursy, różne działania, które w ramach edukacji regionalnej są organizowane. Tu akurat dzisiaj mamy przykład konkursu o Dzierżoniowie. Zbliżają się Dni Dzierżoniowa, bo ostatni weekend maja to jest święto miasta i najczęściej w tym okresie poprzedzającym Dni Dzierżoniowa bardzo dużo działań jest związanych z edukacją regionalną i właśnie z tą budową tożsamości nie tylko małych, najmłodszych dzieci, ale młodzieży również. Konkurs ten z pewnością już od najmłodszych lat buduje pozytywną postawę obywatelską i uczy historii o naszej małej ojczyźnie, która dla każdego w sercu jest najważniejsza.